Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzisiaj w studiu Radia Wilno porozmawiamy o tym, co się w Związku Polaków na Litwie dzieje i co się dziać będzie. A porozmawiamy o tym z panem Michałem Mackiewiczem, prezesem Związku Polaków na Litwie, posłem na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Wczoraj odbyło się w Wilnie spotkanie oplotkowe organizowane przez Związek Polaków na Litwie. Sporo wczoraj rodaków przybyło na to spotkanie. W granicach 500 osób, no, praktycznie prawie wszystkie udziały były reprezentowane. Klaipeda, Lauda, i Kowno, i Wilimszczyzna, i dalsza Wilimszczyzna, Swinciany, Тормонти, Jeziorosy, Wysoginas, Druskiniki. I już stało się tradycją, że właśnie w dniach Bożego Narodzenia, tuż przed, czy trochę po, spotykamy się w gronie rodaków z całej Litwy, ze wszystkich udziałów. Mamy ich 16. Staramy się zapraszać wszystkie koła. Jest 248, by prezes, czy ktoś inny z tego był. I ten naszą atmosferę, naszą jedność, nasze działania, entuzjazm, energię potem przyniósł również do swych struktur, do oddziałów, do kół, by ten polski oplatek i nasza tradycja, i nasze słowa, i kultura wędrowała po całej Litwie, wszędzie tam, gdzie są Polacy, gdzie mieszkają. Myślę, że to się nam tak trochę udaje. Panie prezesie, nie mogło oczywiście zabraknąć modlitwy, były też przemówienia. Tak, no oczywiście przemówienia tradycyjne, jak najkrótsze, bo tu chodzi chyba nie o słowo, a chodzi o samą radość bycia razem. Zapoznanie się, przełamanie się oplatkiem i co u was, i jak u nas. I ta energia, ta radość. No to oczywiście, że złożyliśmy sobie nawzajem życzenia przy przełamaniu oplatkiem. Było wystąpienie, była niezbędna w takiej okoliczności modlitwa, były księża, dziękuję im za to i cieszymy się, że mam nadzieję, że ludzie wyjechali do swojego miejsca zamieszkania, do swoich regionów i miast, no, trochę podbudowani z poczuciem przynależności do jednej wspólnej polskiej rodziny na Litwie. A tak podsumowując, panie prezesie, czym takie spotkania oplotkowe są dla Związku Polaków na Litwie i jego członków? Myślę właśnie tak, jak powiedziałem, że ma to pewne znaczenie budujące, bo ludzie chętnie przyjeżdżają i 200 kilometrów i dalej, i 300. I integrują się, łamią się do tego. Myślę, że i to jest tylko, to jest takie ogólnokrajowe. Oczywiście wszystkich my tam nie zaprosimy. Około 10 tysięcy to byłoby dużo, no ale 500 osób, tych najbardziej aktywnych prezesów kół, członków zarządów, no i kierowników placówek i oświatowych tu na Litwie i liderów innych polskich organizacji i myślę, że możemy mieć jakieś swoje i branżowe interesy, możemy mieć i swoje jakieś te zadania, ale jest coś, co nas łączy. Jesteśmy Polakami, wszyscy obchodzimy, świętujemy święta Bożego Narodzenia i ten już po świętach, ale ten i stół wigilijny i
ten oplatak i wspólna modlitwa i wspólna zabawa, co w takich dniach jest bardzo na miejscu. I myślę, że to dodaje ludziom energii i chęć działania w tym kierunku, na tym polu i dalej w następnym roku. No właśnie, do końca roku pozostaje niewiele, to jest okres podsumowań. Panie prezesie, jaki to był rok dla polskiej społeczności na Litwie, dla Związku Polaków na Litwie? Bo na pewno intensywny, a czy dobry? Myślę, że trudno może jednoznacznie powiedzieć dobry, niedobry. Na pewno dobry, bo obchodzimy święto Bożego Narodzenia, bo cieszymy się, że żyjemy, że mamy, że świętujemy, że jesteśmy razem, że budujemy. To rok był, no to jak to rok, zależy z której strony na to spojrzeć, zobaczyć. Z tego, bo był trudny, bo wybory były, to też było wiele spotkań z wyborcami, tak powiem, no w sumie to jest ta sama społeczność polska, ci sami ludzie. To były, jeżeli chodzi o Związek Polaków, to były wszędzie praktycznie odbyły się tradycyjne festyny kultury polskiej. Udało się nam kolejne upamiętnić miejsca pamięci narodowej, co jedno z takich główniejszych zadań Związku Polaków. I te wspólne gdzieś groby, zoo, gulagi, no jeden może gdzieś tyle, ale zrobiło się społeczność no, bardzo wiele i był to rok naszej takiej jedności społeczności polskiej, może jedności w różnorodności, bo widzę, że pojawiają się, kilkują tam i ówdzie, no chodzi o jakieś te opozycje, ale chodzi, żeby to była jakaś, każda opozycja jest opozycją, kiedy jest budująca i kiedy zachęca do czegoś lepszego, gdzieś z tego, gdzieś ktoś w tego, ale ta faktycznie generalnie biorąc, ta jedność nawet w różnorodności, ona była, ona jest i pozostaje, co i wczorajsza impreza również pokazała. I myślę, że pod tym względem rok był dobry. Panie prezesie, na styku lat 2016-17 zapytałam o plany Związku Polaków na Litwie na rok przyszły. No tak to jest, że tu przy nowym roku, że to jest jednak okres pewnego podsumowania, zobaczyć jak to, co udało się zrobić, no, nakreślimy plany na przyszłość i nie jest wyjątkiem również tegoroczny karnawał, święta gdzieś patrzymy. Oczywiście jako społeczność polska, generalnie rzecz biorąc, no, na Litwie też jest stulecie naszych państw w 18 roku, 17 to jest bardziej pod przygotowawczy. Mamy szereg planów, których jak mówiłem, jak jako społeczność polska upamiętnić tą znaczącą datę. Mamy ostatecznie naszego ziomka, rodaka Józefa Marszałka Piłsudskiego. Opiekujemy się miejscem urodzenia, złowem go. Chcemy, żeby upamiętnić również tą datę, jak 150. rocznica jego urodzin. Tak i setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Struktury Związku Polaków działają coraz silniej. Przyjeżdżają gdzieś z tego, to jest nic. Jak mówię, wszystko ma początek i koniec, a tu jednak jest, jak się rozpoczął ten związek, dużo przychodzi, mamy, cieszymy się, że mamy młodzieży,
które mamy komu przekazać tą sztafetę naszej działalności. I myślę, że w naszym takim niespokojnym, trudnym świecie, nieprzewidywalnym, kiedy tu i ówdzie jest tego dużo zła, kiedy zapalić ten świat jest nie tak trudno, no, musimy starać się każdy w swoim miejscu budować ten lepszy świat, patrzeć na tego, być sobie nawzajem życzliwymi, starać się rozumieć innych ludzi. I myślę, wówczas uda się nam to zachować, ten spokój i pokój na tej ziemi, bo już czasem strasznie jest włączyć jakieś telewizor czy radio, gdzie te wiadomości ze świata i z dalszego, i z bliższego, że jakoś człowiek człowiekowi jeszcze kiedyś po II wojnie Rukowska mówiła, że jak to człowiek człowiekowi mógł zgotować takie losy. Chodzi o to, żeby nie powtarzały się te ogromne, wielkie tragedie, te przeżycia, śmierć, mańki, głód. Z tego mamy nadzieję, że XXI wiek, że może człowiek jednak buduje dalej lepszy świat bez wojen, bez zabijania, bez tego, no każdy na swoim miejscu musimy jakąś wydostawać lepszą energię i budować ten świat lepszy, czego serdecznie wszystkim życzę w nowym roku i aby i nasz kraj Litwa i Polska i Polacy na Litwie żyli w zgodzie. No a teraz świąt dobrych, otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym i to byłoby pięknie i wspaniale, i żeby więcej tego szczęścia było w nowym roku nam wszystkim. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzymy wszystkiego dobrego w roku 2017 i dużo przede wszystkim zdrowia. Dziękuję również. Przypominam, że gościem dzisiejszej rozmowy dnia był pan Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dziękuję za uwagę. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30. Tygodnik Wileńszczyzny. Od ponad 20 lat najbardziej poczytana i znana polska gazeta na Litwie. Tygodnik Wileńszczyzny. W obronie wartości duchowych i rodzinnych. O tradycjach i polskiej kulturze. O problemach zachowania polskiego szkolnictwa i mowy ojczystej. O głównych wydarzeniach z życia społeczności polskiej ziemi wileńskiej. Wywiady, komentarze, porady i inne treści na 32 stronach w kolorze. Z dodatkiem patriotycznym Rota. Tygodnik Wileńszczyzny. Gazeta dla każdej polskiej rodziny. Wszystko, co nas łączy.